Moi drodzy przyjaciele, przyjaciele Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, w związku z pandemią, z którą borykamy się my tutaj w Polsce, jak i ludzie na całym świecie, zmuszony jestem poinformować Was, że planowany przez nas 30. Festiwal Kultury Żydowskiej, który miał się odbyć w dniach 25 czerwca do 5 lipca w tym roku, nie odbędzie się. Zmuszeni jesteśmy przesunąć ten festiwal w przyszłość, w na tyle bezpieczną dla nas wszystkich przyszłość, która pozwoli na racjonalne i odpowiedzialne planowanie. A mimo tego fizycznego oddalenia, proszę, bądźmy razem, bądźmy wspólnie, tak jak do tej pory, w tej przestrzeni, którą razem żeśmy zbudowali, to znaczy w przestrzeni duchowej. No tak, oczywiście, za sprawą i za pomocą innej przestrzeni, czyli przestrzeni internetowej. Będziemy Was informować na bieżąco o naszych pomysłach, o naszych planach, o naszych inicjatywach, o tym, jaką nową formułę przybierze Festiwal Kultury Żydowskiej, bo z całą pewnością nowa rzeczywistość wymaga także od nas nowego myślenia, nowego spojrzenia na to, jak ten festiwal powinien funkcjonować. Życzę Wam, moi drodzy, abyśmy wyszli z tego cienia zagrożenia wspólnie i każdy z osobna o wiele silniejszy. I aby nie był w stanie pokonać nas żaden wirus. Ten, z którym teraz się zmagamy, ale nade wszystko ten najstarszy, przeciwko któremu występowaliśmy od samego początku. Mianowicie wirus nienawiści. Okażmy sobie w tych ciężkich czasach, w tych ciężkich dniach, okażmy sobie wzajemną życzliwość, nade wszystko szacunek i jakąś taką fundamentalną podstawową solidarność. Więc życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia twarzą w twarz, na wyciągnięcie dłoni, na odległość uścisku człowieka z człowiekiem, po to, byśmy dalej mogli żyć i kontynuować wspólne dzieło. Dzieło budowy dobrego, lepszego polsko-żydowskiego świata. Dziękuję Wam bardzo, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.